Najwyższa Izba Kontroli opublikowała pierwszą część raportu dotyczącego organizacji pracy nauczycieli w szkołach publicznych. W badaniu kwestionariuszowym przygotowanym przez Najwyższą Izbę Kontroli wzięło udział ponad 5 tysięcy dyrektorów szkół oraz niemal 2,5 tysiąca nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących. Niemal połowa ankietowanych dyrektorów szkół zgłaszała problemy z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry. Jak wynika z kontroli, najtrudniej było pozyskać nauczycieli fizyki, matematyki, chemii, informatyki i języka angielskiego. Dyrektorzy aktywnie próbowali rozwiązywać problemy, publikując ogłoszenia i poszukując pedagogów na własną rękę. Jak się okazuje, nie zawsze jednak skutecznie. Tam, gdzie nie przyniosło to efektu, wypełniali wakaty, przydzielając nadgodziny zatrudnionym już nauczycielom. NIK przeprowadziła kontrolę w 20 szkołach publicznych, kolejnych 86 placówek na zlecenie Izby sprawdzili kuratorzy oświaty.